Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jan Śpiewak, to jest telewizja W Punkt. A dzisiaj porozmawiamy chwilę o wydarzeniu tygodnia, przynajmniej w kręgach osób zainteresowanych polityką, czyli o kampusie Polska Przyszłości, programie szkoły letniej organizowanej przez Rafała Trzaskowskiego i Platformę Obywatelską. Miało to być wydarzenie bez precedensu, pokazywać nową jakość, miało być otwarciem na młodych, no i pokazywać miało program Platformy Obywatelskiej, z czym Platforma chciałaby iść do wyborów, no i jak chciałaby przekonać Polaków, że jest lepszą alternatywą niż Prawo i Sprawiedliwość. I tutaj ważny disclaimer, ja osobiście uważam, że jest niesłychanie istotne, żeby opozycja, a szczególnie największa partia opozycyjna, jaką jest Platforma Obywatelska, miała dobry program i żeby przede wszystkim coś rozumiała z otaczającego nas świata, bo jest ogromna szansa, że faktycznie Donald Tusk i Platforma Obywatelska będą tworzyć po wyborach rząd i być może Donald Tusk będzie premierem, więc warto wiedzieć, co jest w głowach zaplecza Platformy Obywatelskiej i co Platforma Obywatelska zrozumiała z tych ostatnich 6 lat, z kolejnych wygranych Prawa i Sprawiedliwości. No i co tu się okazuje? No, chyba zrozumiała nie za wiele i z tego, co się dzieje wokół na świecie, też nie rozumie wiele. Ja tutaj podam kilka przykładów, cytatów z gości, którzy się pojawili na kampusie Polska Przyszłości. Była między innymi tam pani Bochniarz, w ogóle całe środowisko probiznesowe było bardzo mocno reprezentowane. Pani Bochniarz jest szefową organizacji pracodawców i również no, ten głos wybrzmiał tam bardzo, bardzo głęboko. Jakie jest przesłanie pani Bochniarz do młodych? Tutaj cytat. Weźcie się do roboty, młodzi. Taki jest cytat. Pani Bochniarz uważa, że to od nas zależy sytuacja, a jakoś do starszych nie ma takich roszczeń i żądań. Pan Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego, z kolei powiedział, że o takie zdanie kilkadziesiąt lat temu byli to mężowie stanu, jak choćby Mitterrand czy Thatcher. Dziś na czele państw stoją politycy. Chciałbym się zapytać pana Rzepińskiego, czy marzy mu się powrót do monarchii i do czasów Bourbonów. Trochę faktycznie ten cały kampus Polska wyglądał jak grupa rekonstrukcyjna Bourbonów, którzy się z powrotem chcą dorwać do władzy po rządach Napoleona. No ale cóż, Maciej Sztur, czyli oczywiście nie mogło zabraknąć aktorów na tym wydarzeniu, Maciej Sztur o tych ludziach, czyli wyborcach Prawa i Sprawiedliwości, trzeba ich przekonać, że zamiast kiełbasy można zjeść czasem bakłażana, a zamiast disco polo posłuchać czegoś innego. Bakłażan, jak widać, no i disco polo to największy problem faktycznie z wyborcami, czy w ogóle, jeśli można tak mówić, Prawa i Sprawiedliwości, a nie na przykład, nie wiem, brak szkół czy przedszkoli, tylko właśnie to, że słuchają disco polo. Maciej Sztur jeszcze tutaj takim zdaniem się zaszczycił. Pokolenie moich rodziców walczyło przez pół życia z systemem komunistycznym, przeżyli ekstazę po pokonaniu tamtego systemu, a teraz im się to rozpada, bo tak chce suweren. No też pytanie, czy faktycznie ojciec Macieja Sztura, czy pokolenie Macieja Sztura tak źle miało za komuny i tak źle miało za PRL-u. Wydaje mi się, że tata Macieja Sztura, zresztą wybitny aktor, chyba nie zagrał swojego pierwszego filmu w 1989 roku, więc te wezwania też dość dziwne. Ale wydaje mi się, że wisienką na torcie kampusu Polska Przyszłości było zaproszenie Leszka Balcerowicza do wygłoszenia wykładu w prime time tego kampusu Polska Przyszłości. I to całe to spotkanie młodych z Leszkiem Balcerowiczem i w ogóle na kampusie, no, wywołało wśród wielu obserwujących ciarki żenady. I faktycznie można zadać sobie pytanie, jak to się stało, że Leszek Balcerowicz został faktycznie gwiazdą wieczoru. Zobaczmy pierwszy fragment, gdzie Leszek Balcerowicz odpowiada na pochwałę ze strony jednego ze swoich fanów. I powiem, bo całe życie słyszałem hasło Balcerowicz musi odejść, a ja teraz powiem Balcerowicz musi wrócić. A gdzie pan, w jakich kręgach się pan obraca? Raczej mówię o telewizji Leperze. Ale powiem, Balcerowicz musi wrócić. Mhm.
Jak widzieliście Państwo tutaj w tym spotkaniu tych dwóch postaci, Leszka Balcerowicza i osoby, która chciała go pochwalić, no tutaj dużo się działo w tym krótkim fragmencie. Widzimy, że Leszek Balcerowicz najpierw zrozumiał, że jest to chyba krytyka jego osoby i zareagował bardzo, można powiedzieć, no atakując osobę, która chciała tę aprobatę wygłosić. Widać, jak bardzo jest nieprzyzwyczajony w ogóle do konfrontowania się z innymi opiniami i tak naprawdę była to pochwała. No i możemy potem posłuchać tego człowieka młodego, że chciałby, żeby Leszek Balcerowicz wrócił. Nie wiem, ile osób faktycznie chce, żeby Balcerowicz wrócił do czynnej polityki jeszcze bardziej niż obecnie w niej uczestniczy. Takie wołania, przywoływanie Leszka Balcerowicza, który jest symbolem polityki przełomu lat 80. i 90., jest autorem terapii szokowej w 89 roku, która została uchwalona przez polski parlament, i to była terapia, która no, doprowadziła do absolutnej zapaści, jeśli chodzi o przemysł, jeśli chodzi o rolnictwo, jeśli chodzi o bardzo wiele sektorów naszej gospodarki. Bezrobocie wzrosło natychmiast praktycznie do dwucyfrowych liczb. Mieliśmy ogromną zubożenie i poperyzację ogromnej części ludności i no, Balcerowicz już wówczas wywołał ogromne emocje i ogromny też sprzeciw. Za to zapłaciła prawica w 93 roku, tracąc władzę na rzecz postkomunistów. I następnie Leszek Balcerowicz był premierem po 97 roku, był wicepremierem również odpowiedzialnym za gospodarkę. I znowu wówczas, nie zgadniecie, stopa bezrobocia zaczęła rosnąć, znowu Polacy zaczęli ubożeć, więc za każdym razem, kiedy Leszek Balcerowicz był u władzy, no można powiedzieć, że w Polsce z gospodarką źle się działo. Oczywiście są tacy, którzy uważają, że nie było alternatywy, ale wówczas, ale już jest po 30 latach, chyba możemy przyznać, że jednak no wiemy coś na ten temat i że jednak można było to trochę zrobić inaczej i nie tak, żeby ukarać czy upokorzyć tak ogromną część polskiego społeczeństwa, więc Balcerowicz nie, absolutnie nie powinien wrócić. Balcerowicz powinien przemyśleć to, co mówi i robi, i wyciągnąć błędy, jak chociażby jego kolega, pan Sachs, który był współautorem planu Balcerowicza, i on jest dzisiaj jednym z najbardziej zagorzałych krytyków wolnorynkowego dogmatyzmu i neoliberalizmu. Czy Leszek Balcerowicz coś zrozumiał z tej dyskusji wokół, która się toczy właśnie o rosnących nierównościach, o tym, że państwo jednak jest potrzebne w życiu obywateli? Posłuchajmy drugiego fragmentu. Czy reformy według pana byłyby najbardziej skuteczne w Polsce, aby zwalczać nierówności majątkowe? A przepraszam bardzo, obecne nierówności majątkowe są problemem? Te oklaski na koniec mnie zawsze rozwalają po tym, co powiedział Leszek Balcerowicz, i tak to wyglądało właśnie, że Leszek Balcerowicz coś mówił i zawsze tam grono jego zagorzałych akolitów klaskało. No ale czy można klaskać do takiej odpowiedzi? Czy faktycznie dzisiaj nierówności społeczne nie są problemem? Mamy świat, w którym kilku miliarderów decyduje o tym, jak będziemy żyć. Mamy czasy niewiarygodnej koncentracji bogactwa. Mamy czasu rozjazdu się majątkowego, ogromnego, ogromnej części populacji. Co tu chyba nie trzeba młodym ludziom, którzy oglądają nasz program, tego tłumaczyć. Młodzi ludzie nie są w stanie dzisiaj właściwie zdobyć jakiejkolwiek własności. Nie stać ich na kredyty hipoteczne, nie stać ich na kupno mieszkania. I oni doskonale wiedzą, jakim problemem są rosnące nierówności społeczne. I Leszek Balcerowicz, jego pierwszą reakcją na pytanie, co zrobić, żeby te nierówności społeczne były trochę mniejsze, no pyta się, czy to jest coś złego. No oczywiście można powiedzieć, że nie ma świata, w którym nierówności nie istnieją, ale
naprawdę już dzisiaj socjologowie wszyscy niemal, jak jeden mąż i ekonomiści mówią, że duże nierówności społeczne prowadzą do niepokojów społecznych, do podważenia systemu demokratycznego i prowadzą po prostu do powstania i rosnącej popularności partii skrajnych. I jeśli liberalny establishment, czy neoliberalny establishment, taki jak Leszek Balcerowicz, który tutaj jest fetowany, tego nie rozumie, no to naprawdę jesteśmy w ogromnym problemie. Mamy ogromny problem, bo jeśli oni wrócą do władzy, to co oni będą robić? Czy będą walczyć z tymi nierównościami, czy będą dalej podkopywać fundamenty systemu demokratycznego, jakim jest to, że jednak istnieje spora klasa średnia, że jednak nie ma tak, że jest ogromna bieda, a bogaci mają wszystko. Tak? To są absolutnie elementarne zasady, które starożytni Grecy już rozumieli, a Leszek Balcerowicz mimo 2500 lat ludzkiego doświadczenia cały czas tą wiedzę wypiera. Ale to, co być może uderzyło najbardziej młodych ludzi, jeśli chodzi o Leszka Balcerowicza, i posłuchajmy tego, bo reakcja sali też jest bardzo charakterystyczna, to było pytanie o ocieplenie klimatu, o globalne ocieplenie i o raport, który wydała Fundacja Leszka Balcerowicza, który de facto mówił, że no, z tym globalnym ociepleniem to nie przesadzajmy i może tyle kasy na to globalne ocieplenie i walkę z tym globalnym ociepleniem nie wydawajmy. I był to raport, który cytował prace, które są, no, negują fakt tego, że to człowiek odpowiada za rosnące temperatury na Ziemi. Więc posłuchajmy tego fragmentu pytania, odpowiedzi i reakcji sali. To muszę wrócić, bo tutaj kolega wrócił z cytatem. Proszę bardzo. Z tej strony. Jestem, tak. Wróciłem z cytatem i zacytuję ten dokument Foru. Wymogi klimatyczne Unii Europejskiej zmuszają zarówno rządy, jak i przedsiębiorstwa do wypełniania zaleceń, które nie mają wystarczającego uzasadnienia w naukach przyrodniczych. Część badań dowodzi, że wzrost średniej temperatury Ziemi i poziomu dwutlenku węgla w atmosferze jest wynikiem naturalnych procesów zachodzących co około 25 tysięcy lat. Jest to zdanie sprzeczne z zdaniem IPCC, czyli Międzyrządowego Raportu do Spraw Zmian Klimatu. I w związku z tym mam pytanie, dlaczego pan jako prezes Foru... Nie, ale proszę bardzo. No. Rozumiem, tylko ja już to kończę. Dlaczego pan jako prezes Foru się zgodził na propagowanie tego denializmu i jak obecnie wygląda stanowisko Foru w tej sprawie? A przepraszam, a może miał... Czy FOR popiera... środowiska naukowego? Proszę pana, a po pierwsze, co miałem zrobić? Wsadzić do więzienia? A po drugie, jak jest faktem, że są różnice zdań, choć przeważa pogląd, No dobrze. Panie profesorze, Paulina z Krakowa, mam pytanie dotyczące waluty. No, jak widzieliście, sala już po prostu nie wytrzymała. Sala złożona z młodych, chyba nie tylko fanów, na szczęście, neoliberalizmu i fanów nierówności społecznych, zaczęła się po prostu ze słów profesora Leszka Balcerowicza, po prostu zaczęła się śmiać. Leszek Balcerowicz chyba zbyt często nie ma kontaktu z takimi ludźmi. Podejrzewam, że na co dzień spotyka się z osobami, które tylko mu potakują, sądząc po tym, jak prowadzi wykłady, z tego, z czego jest znany, że w sposób absolutnie apodyktyczny, nieznoszący sprzeciwu, potrafiący absolutnie wyzywać ludzi ad personam, jeśli się z czymś nie zgadzają. No, że tutaj jednak młodzi ludzie już po prostu nie wytrzymali, po prostu wyśmiali profesora. Zaczęli się śmiać z jego słów dotyczących klimatu, tego, że są, prawda, różne opinie i że czego chcecie, że to ta odpowiedź, że co, że mamy wysłać do więzienia, że prawda, autorów tego raportu, jest dla mnie po prostu absurdalna. To ty, człowieku, masz tą fundację, która wydała ten raport, który mówił, że globalne ocieplenie nie jest aż takim dużym zagrożeniem i że w ogóle żebyśmy tutaj zobaczyli, bo są jakieś prace, które mówią, że w ogóle może to w ogóle nie człowiek jest za to odpowiedzialny i w ogóle nie ma co się z tym martwić. To jest potężne oskarżenie do persony publicznej, do osoby, która była wielokrotnie ministrem, który ma ogromny wpływ ciągle na psychikę i sposób myślenia tysięcy ludzi, która jest non-stop zapraszana do mediów, która funkcjonuje jako guru, można powiedzieć, liberalnych mediów, udziela wywiadów i jest tam noszony na rękach. I na to nagle fundacja publikuje taki raport, który de facto neguje to globalne ocieplenie i on odpowiada na to, a co, miałem zastrzelić autorów? No czy
to nawet na poziomie, jakby chciał bronić tego jakoś, to jest po prostu absurdalne, tak? To nieustające robienie z siebie ofiary, też to bardzo często zauważyłem, że jakakolwiek krytyka liberałów, ale Balcerowicza i w szczególności, jest odbierana zawsze jako hejt, że nie można absolutnie niczego powiedzieć, bo od razu jest to uważane za niemalże mowę nienawiści. I Leszek Balcerowicz tutaj się styka z ludźmi, którzy wiedzą, o czym mówią, mają cytaty na podorędziu to jest jego odpowiedź, która nie jest żadną odpowiedzią tak naprawdę, tylko jest jakąś ucieczką. Leszek Balcerowicz ewidentnie był też zbity z tropu przez ten śmiech i mam nadzieję, że po prostu nadejdzie czas i nadchodzi czas, kiedy z pomysłów neoliberałów, z pomysłów ludzi jak Balcerowicz, jak Janusz Korwin-Mikke, po prostu ludzie, młodzi ludzie będą się śmiać. Bo nie zostaje nam chyba nic innego. Mnie jedynie przeraża to, że tak dużo ciągle znaczy Leszek Balcerowicz i że Rafał Trzaskowski, osoba, która jest uchodzi za nową nadzieję opozycji, która jest tym młodym, chociaż ma prawie 50 lat, liderem Platformy Obywatelskiej, że on uważał, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby zabrozić Leszka Balcerowicza, zrobić z niego po prostu wisienkę na torcie swojego programu i dać mu tą platformę do szerzenia tych wszystkich bzdur. I to jest pytanie tak naprawdę Leszek Balcerowicz Leszkiem Balcerowiczem, ale jak to jest, że ciągle jest tylu ludzi w Platformie Obywatelskiej, którzy traktują ten jego absolutny dogmatyzm i pewne wstecznictwo myślowe tak poważnie. I to jest dla mnie absolutnie przerażające, bo jest jedna lekcja, którą możemy wyciągnąć z tego całego kampusu Polska Przyszłości, że po pierwsze nie ma tam miejsca wcale dla młodych. Młodzi nie prowadzili żadnych paneli, nie byli specjalnie dyskutantami. Jest to ciągle miejsce dla starych, przed zaproszeniem, dziadersów, których sposób myślenia o rzeczywistości i świecie dawno się w latach 90. już skompromitował. I to jest dla nas przerażające i dla nas wszystkich, jako ludzi, którzy nawet mogą, nie wiem, głosować na jakiekolwiek inną partię, nie tylko na Lewicę, czy Platformę, czy Hołownię, czy kogokolwiek innego, że stan i jakby umysłowość, intelekt tej wielkiej formacji jest na tak żenującym poziomie i jest to po prostu groźne, bo gdy Prawo i Sprawiedliwość kiedyś przestanie rządzić, to ci, co przyjdą po niej, nie mają absolutnie żadnego pomysłu na to, jak ma wyglądać Polska poza powrotem do status quo. My na to na pewno w telewizji w punkt, ja osobiście na to nie pozwolimy, będziemy patrzeć na ręce, więc bardzo dziękuję za ten program i do zobaczenia i do usłyszenia niedługo.